Siemanko, witam na moim kanale Spina. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pewien obraz. O ten. Na pewno widzieliście go już setki razy. Jak macie więcej jak 5 lat, bo przecież on jest wszędzie. Zawsze gdzieś tam przewija się na kartach, na przykład internetu i tym podobne. Postaram się wytłumaczyć, dlaczego Mona Lisa, a dokładnie Lisa Gioconda, jest taka sławna, bo nie była, ale się stała. I krótką historię powstawania i czemu raz się śmieje od ucha do ucha, a raz nie. Czemu jej oczy zawsze na nas patrzą i jak to możliwe, bo przecież to jest obraz. Okej, nie owijając bawełnę, zaczynamy. Mona Lisa, obraz namalowany przez Leonarda da Vinci. O nim może nie będę opowiadać, bo raczej wszyscy go znają. A jak nie, to oglądnijcie nasz film na naszym kanale Leonardo od mniej znanej strony. Link jest pod filmem w opisie. Wybaczcie za jakość, ale to był jeden z moich pierwszych filmów, także wybaczcie. Wracając do sedna sprawy, w 1503 roku, kiedy Leonardo wrócił z Wenecji do Florencji, dostał zlecenie od bogatego handlarza jedwabiem Francesco del Giocondo na namalowanie jego 24-letniej żony Lisy. I tutaj historia obrazu się zaczyna. Leonardo przyjął zlecenie i zaczyna malować panią Lisę del Giocondo, ale z Leonardem było podobnie jak teraz z naszymi budowlańcami, robotę wzięli, ale terminu nie dotrzymali i tak się stało, że obraz do Giocondów nigdy nie trafił, a Leonardo malował go 16 lat, aż do śmierci. Leonardo robił wiele rzeczy naraz i czasami było tak, że jak się czymś znudził, to zaczynał robić co innego lub coś, co uważał za ważniejszego. Tak w ogóle to nie wiadomo, czy twarz na obrazie to twarz Lisy, bo jak się okazuje, Leonardo tak przy tym obrazie majstrował. Tyle jest warstw, że nie wiadomo, czy to twarz Lisy, czy jak niektórzy spekulują, to twarz jego samego, albo jego ucznia i zarazem kochanka Solai. Tak, kochanka, bo Leonardo był biseksualny, a nawet bardziej homoseksualny, bo nikt go z żadną kobietą nigdy nie widział, a z chłopakami to już bardziej. Nawet mógł być za to powieszony, ale mu się upiekło, bo ten Teges się z bogatym kolegą, co miał dobrze ułożonych rodziców i sprawa zakończyła się brakiem dowodów. No na szczęście dla Leonarda. Wracając do Mona Lisy, jak już mówiłem, malował ten obraz aż umarł. A dlaczego tak długo malował? Bo na tym obrazie eksperymentował i dlatego ten obraz jest taki genialny. Począwszy od tła, jak na nie popatrzycie, to zauważycie, że tło po obu stronach głowy Lisy, bo przyjmijmy, że to jej twarz i głowa, jest na różnych poziomach. To była część jego chytrego planu, mającego na celu stworzenie podstępnej sztuczki optycznej, kiedy patrzymy na obraz, nasz wzrok dostaje sprzeczne informacje wizualne i nie możemy ustalić, która strona jest prawidłowo położona. I patrzymy na obie i tworzy się iluzja, która jakby poruszała lisą, a obraz zawsze ma zwrócone oczy na nas. Odlotowo, nie? Następna sztuczka Leonarda to zastosowanie pewnej techniki malarskiej, którą wynalazł, a dokładnie sfumato, co po włosku oznacza mgła, zamglenie, no coś takiego. Zastosował tą technikę w tym obrazie przy oczach, ustach i na strukturach górskich na tle obrazu. Ta technika polega na tym, aby pozbyć się wyraźnego zarysu w pewnych miejscach i tak wokół oczu nie ma wyrazistych zarysów, a oczy są bardzo podkreślone. Tak samo jest z ustami, tyle że te cienie ciągną się jeszcze po policzkach w stronę uszu i jak popatrzycie w oczy Giocondy, to lisa wydaje się śmiać od ucha do ucha. A jak popatrzycie tylko na usta, to już uśmiecha się tylko trochę. Czadowo, co nie? Następną rzeczą, jaką możemy zauważyć na tym obrazie, to brak rzęs i brwi. Trochę to teraz głupio wygląda, ale tak naprawdę lisa miała brwi i rzęsy, ale wyblakły. Na potwierdzenie tego, że miała to owłosienie, jest opis obrazu z książki George'a Rosari z 1550 roku, który opisuje ten obraz i pisał tak, że oczy były tak namalowane, że miał wrażenie, że są żywe, że widział dosłownie wilgoć na oczach jak u żywej osoby, a w miejscu, gdzie wychodziły rzęsy i brwi ze skóry było widać pory, z których wyrastają i że wyglądały jak prawdziwe włosy. Tak samo sprawą ma się z kolorami, które obraz ma teraz. Tak naprawdę Leonardo nie namalował tego obrazu w kolorze sepi, tak to nazwijmy, czyli w odcieniu brązu i żółtego, to po prostu efekt żółknięcia werniksu na obrazie sprawił, że takie ma kolory. Tak naprawdę jeśli ktoś przeprowadziłby dobrą renowację
kolory powróciłyby do pierwotnego stanu, ale nikt nie chce się zdecydować na taką renowację z obawy przed uszkodzeniem tego dzieła i już pewnie takie pozostanie. Ale we wspomnianej już książce Rosariego z 1550 roku pod tytułem Życie najwybitniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Rosari pisze, że kolor nosa i cery był taki, jakby to była prawdziwa skóra, że ubiór był skromny, ale zdobiony, a jedwabna suknia miała czerwone rękawy, ale ubiór nie odciągał wzroku od twarzy przez tą właśnie skromność. Dobrze, teraz dalej. Dlaczego jest ten obraz taki sławny? Kiedy Leonardo zmarł w 1519 roku, obraz trafił do królewskiej kolekcji Franciszka I. Potem trafił do Luwru, ale zanim tam trafił, obraz tak spodobał się Napoleonowi Bonaparte, że chciał go zawiesić w swojej sypialni. Ale czy tak się stało? Nie wiem, informacji na ten temat nie znalazłem. Ale okej, obraz trafił do Luwru i wisiał sobie między innymi obrazami tak ponad 100 lat. I nie był to jakiś wybitny eksponat, aż do czasu, gdy 11 sierpnia 1911 roku obraz został skradziony. I teraz słuchajcie, ktoś zwinął Monalisę, a w Luwrze zorientowali się dopiero po 24 godzinach, że tam, gdzie powinien wisieć obraz, jest pusta ściana. Luwr zamknięto, a o kradzieży rozpisały się gazety na całym świecie. I właśnie wtedy Monalisa stała się gwiazdą. A ludzie do tego stopnia byli zafascynowani kradzieżą, że po w pewnym czasie, kiedy otworzono Luwr na nowo, ludzie przybywali tłumnie oglądać puste miejsce po obrazie. Oczywiście sprawa była międzynarodowym skandalem. Tak naprawdę 2 lata tkwiła w martwym punkcie, dopóki pewnego dnia do jednego z handlarza dzieł sztuki w Perugii nie zgłosił się Vincenzo Prudia, który chciał sprzedać Monalisę, a handlarz wezwał policję. Obraz odzyskano, a Vincenzo trafił do więzienia na 12,5 miesiąca. Był on pracownikiem Luwru, ale też włoskim nacjonalistą, który uważał, że obraz został skradziony przez Napoleona Bonaparte i obraz powinien trafić do Włoch. Akurat w tym przypadku to nie była prawda, bo obraz sam Leonardo zawiózł do Francji, jak przeprowadzał się do króla Franciszka I. Rzeczywiście Napoleon nie jedno dzieło ukradł i nie tylko Włochom, ale Giocondy akurat nie ukradł. Po tym wszystkim, gdy obraz wrócił do Luwru, stał się najsłynniejszym dziełem w tym muzeum i chyba ogólnie na świecie. 8 milionów osób rocznie przyjeżdża specjalnie po to, żeby ten obraz oglądnąć przez jakieś 15 sekund, strzelić fotkę i zaliczyć obejrzenie najsłynniejszego dzieła na świecie. No tak, dla porównania, to my mamy 8 milionów osób, turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Tak więc, jakby nie było kradzieży i Vincenzo, ten obraz mógłby być teraz mniej znany lub nie być bezcennym dziełem mistrza Leonardo da Vinci, który tak naprawdę nie uważał się nawet za malarza, a konstruktora, a ta prawda jest taka, że najwięcej pieniędzy zarobił jako muzyk. No i na tym zakończymy nasz dzisiejszy trochę zakręcony, acz przynajmniej jak dla mnie ciekawy temat. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie w komentarzach. Proszę klikajcie polubienia. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, bo my też chcemy być sławni, ale nas nikt nie ukradnie, a na pewno nie napiszą o tym w gazetach na całym świecie. Pozdrawiamy, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!